W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Państwa o meczu towarzyskim, jaki miał miejsce na ostródzkim Orliku. W szranki stanęli samorządowcy, którzy posiłkując się oldboyami Sokoła Ostróda, chcieli pokonać aktorów, którzy na terenie powiatu ostródzkiego kręcą serial Życie nad rozlewiskiem. W spotkaniu tym po regulaminowym czasie padł remis 11-11, a w rzutach karnych samorządowcy odnieśli upragnione zwycięstwo. Już wtedy po kilkunastu minutach spotkania zapowiadano rewanż. Ten zgodnie z zapowiedziami miał miejsce w świetle Jupiterów na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy 3 Maja. Obie drużyny po pierwszym spotkaniu wiedziały już, że z przeciwnikiem trzeba się liczyć, dlatego przed zbliżającą się konfrontacją postanowiły podszlifować swoją formę. Efekty treningów dały o sobie znać już od pierwszych minut rewanżowego spotkania. Szczególnie było to widać po aktorach, którzy na boisko wbiegli wręcz prosto z planu. Mimo późno zakończonego dnia zdjęciowego, szybko objęli dwubramkowe prowadzenie. Samorządowcy długo i zacięcie męczyli się, aby odrobić straty. Dopiero udany rzut karny dał nam upragniony remis. Kibice, którzy tego dnia zasiedli na trybunach ostródzkiego stadionu, liczyli i nie przeliczyli się, że będą świadkami wielu bramek. W regulaminowym czasie gry aktorzy i samorządowcy ponownie zremisowali. Tym razem wynik meczu to 8-8, jednak w rzutach karnych ponownie ekipa samorządowców pokazała, że jest bezkonkurencyjna.